której temat został zdefiniowany. Chcielibyśmy zaprosić na debatę, w której ten temat został zdefiniowany, jakiej edukacji potrzebujemy, oczekujemy, do jakiej dążymy w powiecie nowodworskim. Wymyśliliśmy to sobie w ten sposób, że gmina Sztutowo będzie gospodarzem tej debaty, ale zaangażują się w jej przygotowanie. Przepraszam, mieliśmy kontrolę z policji, napiekałam się, bo szkolenie nagadało. Wymyśliliśmy sobie to tak, że gospodarzem debaty będzie gmina Sztutowo, ale oczywiście szkoła Sztutowi pomoże. I głównym organizatorem, pomysłodawcą, inicjatorem, kimś, kto to wymyślił i kto pracował nad formułą tej debaty, był Związek Zawodowy Nauczycielstwa Polskiego, który w naszej szkole działa. Ten Związek Zawodowy ma dzisiaj swoich przedstawicieli na sali i to nie byle jakich, dlatego że jest z nami pan Franciszek Podolski, który pełnił rolę wiceministra edukacji narodowej i chciałabym, żebyśmy przywitanie gości zaczęli od przywitania pana Franciszka Podolskiego. Pan Robert Zieliński, przewodniczący Rady Gminy Marcin Owsiński, przewodnicząca Komisji Oświaty pani Katarzyna Drynko. Jest z nami również radny, który w tejże komisji działa, pan Jan Fryszkemut. Z nami są również przedstawiciele zaprzyjaźnionych instytucji. Bardzo cieszę się z tego, że jest z nami reprezentująca Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie pani Dorota Betkier. Jest tu jeszcze pani dyrektor Izabela Narewska razem z pracownikami reprezentująca poradnię psychologiczno-pedagogiczną w Nowym Dworze Gdańskim. I to jest również taka instytucja, bez której byłoby nam bardzo ciężko. I pani Wioletta Lewandowska, która reprezentuje Urząd Pracy w Nowym Dworze Gdańskim. Myślę, że również głosy cenne w dyskusji z tego urzędu i z tego miejsca powinny być. Jeżeli chodzi o pracodawców, ja zaprosiłam dyrektora hotelu Tristan, ponieważ jest to duży pracodawca na lokalnym rynku i hotel blisko jest nas. Ale wiem, że są również inni goście. Na początku jednak poproszę, by przywitać brawami Michała Frontczaka, dyrektora hotelu Tristan w Kątach Rybackich. Szanowni Państwo, doskonale wiecie, że żadna debata edukacyjna nie może odbyć się bez środowiska edukacyjnego. Oprócz pana Franciszka Potulskiego, pani Elżbiety Markowskiej i pani Renaty Ropeli są z nami dyrektorzy szkół z naszego powiatu. Bardzo się cieszę i wymienię, bardzo proszę, żeby Państwo pokazali się naszej społeczności. Sławomir Rozwalak, Szkoła w Ostaszewie. Waldemar Sobczak, Szkoła Podstawowa nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim. Izabela Stefaniak, Szkoła Podstawowa nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim. Ewa Kamińska, Szkoła Podstawowa w Kmiecinie. Good
Joanna Stachowska, Szkoła Podstawowa w Jantarzach. Katarzyna Janowska, Szkoła Podstawowa w Mikoszewie. Dariusz Różycki, Szkoła Podstawowa w Tujsku. Marek Włodarski, Szkoła Podstawowa w Krynicy Morskiej. Wioletta Przyborowska, Zespół Szkół nr 2. To są szkoły oczywiście ponadgimnazjalne w Nowym Dworze Gdańskim. I jest z nami jeszcze Katarzyna Daniluk-Szala, Przedszkole w Sztutowie. Instytucje ważne dla naszej społeczności lokalnej reprezentuje pani Marzena Kozak, która reprezentuje Bibliotekę Publiczną w Kątach Rybackich i również naszą w Sztutowie. Radę Rodziców reprezentuje pani Aleksandra Puszczewicz-Gus, ale wiem, że będą jeszcze pani Basia Madej-Kowalik i pani Kasia Pacewicz. Pani Olu, proszę się nam pokazać. A, pani Ola jest. Dobrze. Bardzo serdecznie cieszę się z tego, że nasza debata dojdzie do skutku. Prowadzenie przejął pan Łukasz Kępski. Ma doświadczenie w prowadzeniu takich debat. Na razie jest poza środowiskiem szkolnym, pracuje w gdańskim wydawnictwie oświatowym. I pan Łukasz będzie prowadził całość debaty. A ja w tym miejscu zaproszę już naszych panelistów, żeby zajęli miejsca. Czyli prowadzącym będzie Łukasz Kępski, który do państwa pięknie pomacha. I naszych panelistów będzie reprezentowała Julia Górnik, uczennica ze Szkoły Podstawowej w Krynicy Morskiej. Zapraszamy, Julko. Szukasz tutaj swojego miejsca. Zapraszamy panią Aleksandrę Gus-Puszczewicz, przedstawiciel Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Sztutowie. Zapraszamy. Zapraszamy pana dyrektora Michała Frontczaka, dyrektora hotelu Tristan. Zapraszamy panią Ewę Kalińską ze zespołu szkolno-przedszkolnego w Kmiecinie. Zapraszamy panią Elżbietę Markowską, prezesa Okręgu Pomorskiego Zarządu Nauczycielstwa Polskiego. Zapraszamy pana Jacka Michalskiego, burmistrza miasta Nowy Dwór Gdański. Zapraszamy panią Annę Pałbicką, skarbnika gminy Nowy Dwór Gdański. Zapraszamy Wioletę Przyborowską, dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim oraz Jana Wilkanowskiego. To jest nasz nauczyciel wyróżniony w konkursie Nauczyciel Pomorski. Dzień dobry Państwu. Tak jak pani Sylwia Owsińska powiedziała, nazywam się Łukasz Kępski. Teraz nie jestem związany z systemem edukacji. Przez wiele lat byłem. Obecnie raczej zajmuję się już tworzeniem pewnych rzeczy, niżeli samym systemem, a więc tworzeniem podręczników. Dziękuję bardzo za zaproszenie i założeniem dzisiejszej debaty jest porozmawianie przede wszystkim o tym, jak wygląda system edukacji i jakiego systemu edukacji oczekujemy w powiecie nowodworskim. To jest trochę tak, jakby porozmawiać o tym marzenia versus rzeczywistość. A jest bardzo proste, zawsze mamy jakieś marzenia, pewnego rodzaju idealny obraz, z drugiej strony stykamy się z rzeczywistością i wtedy zaczyna się rozmowa. Tu założyliśmy sobie, że porozmawiamy w trzech panelach. Pierwszy panel będzie dotyczył pewnego rodzaju budowania obrazu edukacji w kontekście szerszym. Że edukacja współcześnie to nie tylko szkoła, ale również coś, co my nazywamy edukacją pozaformalną. A więc to są organizacje pozarządowe, a więc to są również, jakby to powiedzieć, rola, jaką powinien odgrywać nauczyciel, jaką powinna odgrywać szkoła jako placówka i również jaką powinno odgrywać środowisko lokalne. Drugi panel to jest to, co w jaki sposób wydaje się najciekawsze, a więc jakiej oczekujemy edukacji w powiecie nowodworskim. Z jednej strony, jakiej edukacji oczekują rodzice dla swoich dzieci. Druga wersja, jakich uczniów oczekują nauczyciele, bo to też jest pewnego rodzaju oczekiwanie, kto przychodzi, czego się spodziewać. I trzecie, o wiele trudniejsze zagadnienie. Jakich osób potrzebują ewentualnie pracodawcy na rynku? I trzeci, bardzo trudny temat, a mianowicie tego, jak budować pewnego rodzaju zrozumienie edukacji w kontekście szerszym.
jak myśleć o finansowaniu edukacji, jak my ją rozumiemy przede wszystkim pod względem finansowania, czyli co to jest subwencja oświatowa i czy finansowanie oświaty odbywać się musi wyłącznie na poziomie gminy. Jeżeli chodzi, gminy, powiatu, przepraszam. Jeżeli chodzi o kwestie organizacyjne, każdy z Państwa będzie miał około 2 minut na zabranie głosu. Ja przekażę te mikrofony. Myślę sobie, że przez ostatnie lata, a w zasadzie przez ostatnich 20-30 lat bardzo dużo się w szkole zmieniło. I niekoniecznie na lepsze. Przez 22 lata miałem okazję pracować w szkole zawodowej. To był dosyć trudny czas, ponieważ zawodówki nie były wtedy zbyt cenione i działania władz oświatowych zmierzały ku temu, żeby stanowiły one niewielki procent, znaczy do zawodówek, żeby niewielki procent młodych ludzi chodził, żeby oni poszli jednak do liceum i do techników. Wiem, że teraz to się odwraca, ale powiedzmy, że dla szkolnictwa zawodowego był to bardzo trudny czas. Ale też muszą Państwo przyznać, kto się tym interesuje na co dzień, to doskonale wie, kto od czasu do czasu, ten może trochę mniej, że rola zawodu nauczyciela, rola oświaty z punktu widzenia Państwa maleje. Dużo rzeczy się mówi, ale są to najczęściej frazesy, a w rzeczywistości jest tak, że szkołom nie poświęca się zbyt, znaczy może inaczej, nie poświęca się tyle uwagi, ile one potrzebują. Dla mnie największym jakby przykładem tego, że trochę źle się dzieje, czy źle się dzieje, jest fakt, że w budżecie takiej gminy jak Nowy Dwór Gdański w tej chwili więcej wydaje się na rozdawanie pieniędzy, niż na inwestowanie w oświatę. Od 2 lat się tak dzieje, że mamy 25-26 milionów na cele socjalne i około 23 milionów na cele oświatowe. Ale o tym pewnie jeszcze będziemy mówili, panie Łukaszu, tak? Słuchajcie, nauczyciel musi być wzorem dla młodego człowieka. Nauczyciel musi być kimś, kto potrafi zainteresować go poszukiwaniem wiedzy. I to nie jest wcale takie łatwe. I to jest największe wyzwanie, w ogóle szkoła w tej chwili jest największym wyzwaniem dla nauczycieli. Oni muszą się zmieniać, bo ten stary model
odchodzi w przeszłość. W zasadzie on już odszedł, tylko że jeszcze nie wszyscy się do niego dostosowali. To znaczy może tak, dzieciaki się i młodzież się dostosowały, niekoniecznie nauczyciele. W związku z tym nauczyciel, jeśli chce być liderem, jeśli chce być wzorem dla młodego człowieka, musi się stale doskonalić. Jeśli chodzi o wpływ środowiska i społeczności szkolnej, a może inaczej, bo co innego to są dzieci, co innego rodzice, na funkcjonowanie szkoły, to tutaj byłbym ostrożny. Tutaj byłbym ostrożny, jednak uważam, że szkoła to jest jakaś instytucja hierarchiczna i jednak główne decyzje powinny być podejmowane przez grono pedagogiczne i przez osoby zarządzające szkołą, a rodzice powinni być wsparciem. Oczywiście uczniowie również, no bo to oni powinni artykułować swoje potrzeby, ale też wiemy doskonale, bo wszyscy jesteśmy związani ze szkołą, że bardzo trudno usłyszeć od młodych ludzi wszystko to, co oni mają na sercu, bo po prostu wiedzą, że czasami może lepiej nie mówić za dużo, bo to jest kolejny nasz problem, że my jesteśmy nadal jednak społeczeństwem tylnych ławek i wolimy się nie wychylać i za bardzo nie prezentować swojego zdania. Dziękuję. Padło takie stwierdzenie, że rola nauczyciela maleje. Czy nie macie Państwo jednak takiego wrażenia, że ta rola nauczyciela maleje od prawie 20 lat? Czy ten nauczyciel tak na dobrą sprawę trochę po transformacji ustrojowej został w blokach strachowych? To jest pytanie przede wszystkim do Pani Józefie Tomakowskiej. Czy nie jest tak, że my gdzieś tam przegapiliśmy tą transformację ustrojową, kiedy mogliśmy, jak przede wszystkim grono pedagogiczne, mogło coś zmienić? Myślę, że my jako nauczyciele nie przegapiliśmy tej szansy, dlatego że od momentu, kiedy bez przerwy zmienia się rząd, non-stop mamy zmianę polityki edukacyjnej i tak naprawdę i nauczyciel, i dyrektor szkoły, co rozpocznie ten proces edukacyjny w szkole, to nagle przychodzi kolejna zmiana i ta kolejna zmiana ten cały proces przewraca do góry nogami. Wydaje mi się, że problemem dzisiaj i zawsze Związek Nauczycielstwa Polskiego o tym mówi, powinna była być od zawsze selekcja do zawodu nauczyciela. I być może, że to jest problem, który dotyka nie tylko edukacji, ale każdego jednego przedsiębiorcy. I wbrew temu, co mówi pan burmistrz, który wskazuje na problemy związane ze szkolnictwem zawodowym, to nie jest sprawa tak naprawdę nauczyciela, tylko to jest sprawa finansowania edukacji i inwestowania w edukację. Dzisiaj mamy problem i będziemy mieć problem na rynku, żeby poszukać nauczyciela od nauczania przedmiotów zawodowych. Dlatego, że wynagrodzenia, jakie dzisiaj pobiera nauczyciel, stażysta, czy też osoba, która będzie uczyła tych przedmiotów zawodowych, no to są środki finansowe, które są absolutnie niewystarczające. I tak nauczyciel matematyki, czy fizyki, czy chemii będzie szukał miejsca swojego, nie w zawodzie nauczyciela, chociaż jest świetnym nauczycielem, tylko będzie szukał tam, gdzie za tę samą pracę dostanie godne wynagrodzenia. Myślę, że problem braku inwestowania w edukację też wynika z tego, że co ekipa rządząca przychodzi, to uważa, że zawód nauczyciela jest zawodem, w którym pracują nauczyciele z pasją i nie do końca myślą o tym, że ten nauczyciel ma też rodzinę, którą też musi utrzymać. I w odczuciu Związku Nauczycielstwa Polskiego nie może być tak, że wymagania w stosunku do nauczyciela non-stop rosną, natomiast wynagrodzenie, pomimo tego wzrostu wynagrodzenia, jakie proponuje nam dzisiaj minister edukacji, bo od 2012 roku mieliśmy
pewien zastój, jeżeli chodzi o wzrost wynagrodzenia, to w dalszym ciągu zawód nauczyciela i jego wynagrodzenia dołują. I dotąd, dopóki nie odczuje nauczyciel potrzebę, że widzi, iż inwestuje się w edukację, że przez tą inwestycję w edukację w jakiś sposób też zbuduje się prestiż zawodu nauczyciela. W związku z tym dotąd, dopóki ten wizerunek z postrzegania edukacji i nauczyciela w szkole się nie zmieni, no to dzisiaj będziemy mieć taką sytuację, jaka jest dzisiaj i w przyszłości będzie ona taka sama. Ktoś może powiedzieć, że tak naprawdę wynagrodzenia nie świadczą o tym, jaki nauczyciel pracuje w zawodzie, więc chcę Państwu powiedzieć, że świadczy i wiem o tym, bo odbieram bardzo dużo informacji od nauczycieli, którzy mówią, że jeżeli sytuacja finansowa ich się nie zmieni, to po prostu z tego zawodu odchodzić będą. W dalszym ciągu uważam, że bez względu na to, jaka jest ekipa rządząca, zawsze nauczyciel powinien być mentorem, mistrzem i najwyższym autorytetem dla ucznia, ale też i dla społeczności lokalnej. Myślę, że też jest problem kwalifikacji, gdzie bez przerwy zmieniają się rozporządzenia i tak naprawdę każdy jeden nauczyciel goni w piętkę, robi po 10, po 12, 20 kwalifikacji i okazuje się, że wszystkie kwalifikacje, które do tej pory zdobył, okazują się, że są niepotrzebne. Nie da się dzisiaj budować szkoły, autorytetu szkoły bez zwiększenia nakładów na edukację, inwestowania w edukację i też inwestowania w nauczycieli. Dziękuję bardzo. Powiedziała Pani, że jeden z problemów współczesnej edukacji i też problemu nauczycieli jest selekcja. Czy to jest pytanie do Pani Grulet-Szyborowskiej, czy na pewno to tylko jest tak kwestia, że problemem szkół jest selekcja? Pani, tak samo jak Pani Ewa Panicka, wielokrotnie rozmawiacie z nauczycielami. I czy tak, czy ten nauczyciel, który przychodzi do szkoły, naprawdę dominuje w niego pasja, czy raczej patrzę z perspektywy właśnie tego finansowej? Ja zawsze uważam, że nauczyciel jest sobie w stanie poradzić, jeżeli się ogarnie. I finanse gdzieś tam są też ważne, ale jest to możliwość zarobienia. Ja myślę, że odpowiedź nie będzie jednoznaczna, dlatego że tak jak pan Łukasz powiedział, zresztą wieloletni nasz nauczyciel historii w Zespole Szkół nr 2, ta pasja jest niezwykle istotna. Ale tu zaczynając od selekcji, od wyboru przez młodego człowieka w momencie podjęcia studiów takiej swojej drogi życiowej, aby zostać nauczycielem, to już na tym etapie podejmuje się pewnego rodzaju decyzje. Z pewnością niefinansowe, bo nie są zachęcające te nasze wynagrodzenia, ale rzeczywiście temu musi towarzyszyć pasja, chęć rozwoju i predyspozycje. Ja uważam, że na tym etapie już jest problemem to, że nie zawsze do zawodu trafiają ludzie, którzy powinni do niego trafić. Można z pewnością w wieloletnim takim okresie doskonalenia się wypracować pewne i warsztat pracy i różnego rodzaju metody, formy pracy. Natomiast mimo wszystko stawiam na to zdecydowanie, pasję i świadomość swojej pracy. Bo nauczyciel to nie tylko rzemieślnik, który będzie wypracowywał efekty, szczególnie ulubione przez niektórych te mierzalne w sposób przygotowania do egzaminów zawodowych, co jest oczywiście jednym z elementów oceny jego pracy i jakości pracy szkoły, czyli wyniki egzaminów, to co można w formie standaryzowanej ocenić. Ale praca nauczyciela bardzo często bywa niewymierna. To wszystko, co uda mu się w młodym człowieku wzbudzić, pasję, zainteresowanie, predyspozycję, która ma, rozwój swój osobisty, czyli to wszystko, co będzie wynikało z zainteresowania świata. Światem. Nauczyciel, który sam nie ma tej pasji i sam się światem nie interesuje,
trudno, żeby był dobrym towarzyszem dla ucznia na tych ścieżkach zdobywania wiedzy. Bo myślę, że to już dawno minął czas zdobywania wiedzy encyklopedycznej. Pomimo tego, że podstawy programowe są bardzo przeładowane, że stale te przepisy się zmieniają i to jest problem. Edukacja jest procesem. Nie da się stale wprowadzać zmian, których nie sposób sprawdzić efektów ich działania i wprowadzać takich zmian, które pozwolą lepsze wyniki osiągać. My jesteśmy wciąż jakby zaskakiwani różnymi pomysłami, różnymi kierunkami, które nie sposób w ciągłości w procesie wprowadzić i sprawdzić, czy okazały się skuteczne. Dlatego ta selekcja do zawodu jest istotna. Myślę, że szczególnie przy takiej szkole jak moja, czyli szkoła zawodowa, która mieliśmy okazję i przyjemność z panem burmistrzem przez wiele lat wspólnie pracować, to przez wiele lat ten wizerunek szkoły, takiej negatywnego wyboru, bo szkoły zawodowe tak były odbierane, tak były oceniane. W tej chwili się zmienia. Potrzeby rynku pracy w pewnym sensie też to wymuszają i myślę, że słusznie. Ale rzeczywiście ten dobór kadry jest coraz trudniejszy i tutaj przede wszystkim nie jeśli chodzi o przedmioty ogólnokształcące, ale specjalistów, fachowców, zawodowców, którzy zechcieliby uczyć tych młodych ludzi zawodu. Oczywiście też wieloletni taki etap doszkalania, dokształcania. Świat się zmienia, technologie się zmieniają, organizacja, kultura pracy. Tutaj ogromny, ogromny wkład, ale nie bez znaczenia jest ten element, o którym na początku pan Łukasz też mówił, czyli swego rodzaju otoczenie. Tak więc szkoła nie może być sama dla siebie i tylko dla swoich uczniów, ale poza wsparciem różnych instytucji, to przede wszystkim w przypadku szkoły, takiej jak moja, to jest ścisły związek i z instytucjami rynku pracy i po prostu pracodawcami. To musi być kształcenie na potrzeby. To nie jest plan, który trzeba zrealizować dla jakichś pomysłów, które nie mają odniesienia do rzeczywistości. Bo ci młodzi ludzie muszą zacząć od kontaktu z tym światem rzeczywistych warunków pracy, w szkole zdobywać różne umiejętności, doskonalić się, ale też trafić właściwie później na rynek pracy. Tak wiele jest przypadkowych wyborów też kierunku kształcenia. Tak wiele jeszcze niedoskonałości w systemie, jeśli chodzi o doradztwo zawodowe. To bardzo jest dla mnie istotne, żeby rzeczywiście ten dobór i wybór kierunku kształcenia był właściwy. A jak na tej drodze spotkają jeszcze nauczycieli takich, którzy i swoją pasją, i swoim zainteresowaniem zawodem potrafią te pasje zaszczepić w młodych ludziach i rozwijać, to możemy spodziewać się bardzo dobrych wyników. Tak więc rola nauczyciela moim zdaniem jest kluczowa, ale nie jest on sam. I on musi się zmieniać i wybierając zawód musi być to właściwy człowiek na właściwym miejscu. I szkoła nie sama dla siebie. Szkoła funkcjonuje w pewnym systemie i to jest bardzo ważne, żeby te interakcje były, ponieważ wtedy jest szansa na prawdziwy rozwój, a nie tylko takie podtrzymanie funkcjonowania instytucji, bo ja takiego celu nie mam. Dziękuję. Samo pytanie, panie dyrektorze, czy traktują nauczycieli więcej z tych pasjonatów, czy rzemieślników? Kiedyś dobrze znajomy nauczyciel po wielu latach powiedział coś takiego, że pasjonatów, którzy w rzeczywistości, jak to powiedzieć, ogarniają tę rzeczywistość i podążają za zmianami, jest naprawdę niewielu szkoły. Większość czy szkoła, czy rola właśnie, czy mamy miejsce na pasjonatów, czy bardziej na rzemieślników? Bardzo trudne pytanie i takie trochę właśnie ocierające się o taką poprawność, co tu powiedzieć. Pada tyle słów, mamy podobno te 2 minuty, a ja tu już sobie tyle różnych haseł zapisałam i nie bardzo wiem, którego się złapać. Nie wiem, rola nauczyciela się po prostu absolutnie zmieniła.
I ja do końca nie wiem, czy myśmy się zorientowali, że właśnie szkoła powinna iść gdzie indziej, tylko dokąd. Bo my ciągle w tej dyskusji nie mamy czasu, żeby zapytać się, jaka ta szkoła faktycznie ma być i dla kogo. No i w takim razie, kto ją ma robić. Ostatnio słyszałam, że nieważne jest, czego się naucza, ważniejsze jest to, jak nauczamy, w jaki sposób. No i właśnie, czy tu mówimy o rzemieślnikach, którzy będą mieć całą walizkę metod, technik, narzędzi, ludzi, którzy właśnie będą wyposażeni w różnego rodzaju, którzy będą wyposażeni właśnie w tą pasję, chęć dawania i tak dalej. Koleżanka Wioleta właśnie powiedziała tutaj... Raz. Nie, jest okej. Ja myślę, że niestety, i może to będzie takie trochę, ale chcę powiedzieć to prosto tutaj właśnie, tak jak jesteście tutaj Państwo. Do tego zawodu od lat jest negatywna selekcja. Ja to powiem i potwierdzę. Oczywiście nikt nie pyta, ktoś kto idzie na studia nauczycielskie, właściwie tych studiów nauczycielskich już nie ma przecież. Jedynymi studiami stricte nauczycielskimi jest edukacja wczesnoszkolna. Pozostałe przecież kierunki to są kierunki na przykład uniwersyteckie. I dopiero studenci robią to przygotowanie pedagogiczne do zawodu. I nikt ich właśnie nie sprawdza. Oni swoją wiedzę, powiem Państwu tak, że ja obserwuję, że największą wiedzę nauczyciele już zdobyli, nie na studiach. Oni wiedzę zdobyli z bycia uczniami. 10 lat temu, 20 lat temu, 30. I naprawdę przychodzi młody człowiek, ja jestem na drugiej jego lekcji, a on mówi do ucznia. Młody człowiek 3 dni pracuje, a on mówi, kiedy dzwoni dzwonek na przerwę, on mówi do uczniów, ale gdzie wy wstajecie? Przerwa jest dla mnie. Pytam, skąd, kto pana, na jakich studiach pana tego nauczono? No przecież go tego nie nauczono. On po prostu to wyniósł z własnej szkoły. Z innych, tak brał przykład z innych nauczycieli. Fajnie, jak trafiali się na jego drodze, trafiali na jego drodze mistrzowie i autorytety. Z tym autorytetem i mistrzostwem dziś jest problem. Kiedyś zawsze tak sobie myślę, jak czasami się ogląda jakieś takie filmy, Domek na Prerii, wy tam młodzież nie pamięta czegoś takiego. Szła sobie taka guwernantka, to szła borem, lasem, mijała jedną wioskę, drugą, niosła 3 książki, a w nich cały świat, całą wiedzę. I rzeczywiście była wzorem, była autorytetem, bo posiadała monopol na wiedzę. My dziś nauczyciele nie posiadamy monopolu na wiedzę i jeszcze gorzej, jak potem nie posiadamy tych metod i form pracy, to już nie bardzo mamy jak budować ten autorytet. A ja tak trochę przekornie do młodzieży, która tam siedzi. Zastanawiam się, wokół szkoły, i to gdzieś tutaj padło, wokół szkoły brakuje dobrego PR-u. My tylko narzekamy na tą szkołę, prawda? Mówimy, jacy nauczyciele są źli, jacy wszyscy tam są mało samodzielni, mało pieniędzy i tak dalej. A ja tak sobie pomyślałam, jakby Anna Lewandowska albo jakaś inna znana celebrytka zrobiła fantastyczną kampanię na rzecz szkoły i nauczycieli, że szkoła jest fajna. Ja jestem ciekawa, czy to by chwyciło i czy uczniowie wtedy, czy my też jako nauczyciele nie poczulibyśmy się lepiej, że ktoś o nas dobrze mówi, że w szkole dzieją się fajne rzeczy, bo jest mnóstwo dobrych nauczycieli. I ja powiem tak, czasami jak ktoś jest tylko dobrym rzemieślnikiem, to też jest dobrze, bo nam czasami dobrych rzemieślników też brakuje. Bo co by było, gdyby na odmianę, gdybyśmy mieli samych wywrotowców w dobrym tego słowa znaczeniu, to wszyscy chcieli nam przerabiać tą szkołę. Natomiast szkoła potrzebuje, tak jak każda instytucja w życiu, równowagi. Potrzebujemy i dobrych rzemieślników, ale studia tego nie uczą, i potrzebujemy pasjonatów, a oni coraz mniej tutaj ich trafia, no bo właśnie z samej pasji będzie ich nie wyszło. Dziękuję również. Ja sobie zanotowałem to, co jest takim clue, że wokół szkoły jest brak dobrego PR-u.
to jest kwestia, jeśli nauczyciel dzwoni do rodzica, to zazwyczaj nie dzwoni w dobrej sprawie. Więc już na dzień dobry, jakby ten PR siada szkoły. I to jest trochę takie brutalne. Jak gdzieś zrobiłem eksperyment, zadzwoniłem do matki, widziałem, że syn dostał szóstkę. Myślałem, że na zawodzie nie powiedziałam. Ale czy to nie jest coś takiego, że wszystko jest fajnie, to czym... Ja wrócę do tego, że trochę zastanawialiśmy w blokach, bo jeżeli popatrzę na szkoły niemieckie, jeżeli popatrzę na szkoły fińskie, w ogóle na szkoły skandynawską i rozumienie w edukacji, to czy nie jest tak, że w Polsce ciągle dominuje ten model pruski? Zajm i to się w ogóle nie zmienia. I jeżeli byśmy chcieli nawet zmienić, to zawsze takie hierarchia szkolna, pewnego rodzaju sposób myślenia, nauczyciel, mistrz, autorytet, alfa i omega, jak byśmy to nazwali. Czy to nie jest ten problem? To chyba na pytanie do ciebie. Czy ten model pruski cały czy ten model pruski cały czas nie dominuje? Dzień dobry Państwu. O, słychać. Niestety na początku debaty tak sobie pomyślałem, że rzeczywiście chyba to pytanie będzie dla mnie skierowane o ten system pruski i na szczęście nie jestem nauczycielem historii, ale mam takie wrażenie od momentu rozpoczęcia mojej pracy, a to już będzie dobrze, dużo czasu, bo zaczynałem u schyłku komuny, a mamy zupełnie inne czasy. Zawsze system edukacji czemuś służył. W systemie pruskim służył powiedzmy armii, powiedzmy lub porządkowi, a obecnie czy system edukacji jest nam potrzebny? Potrzebni nam są wykształceni ludzie. I wykształceni ludzie powinni wychodzić z pod ręki dobrych nauczycieli, którzy nie są już źródłem informacji od wielu lat. Zresztą mamy źródło informacji na odległość kciuka. Wystarczy wyjąć telefon komórkowy, gdy się potrafi nim posługiwać, informacje uzyskamy. I rzeczywiście myślę, że nie chodzi tutaj o sam system, a o to, że chcemy dzieci uczyć jako nauczyciele. Chcemy ich kierować, a obecnie każdy kolejny zasiadający na piedestale rząd chce jakieś swoje, nie chcę tutaj być absolutnie bliski jakimkolwiek ugrupowaniu, ale za każdym razem mamy próbę, zmianę systemu. Będzie lepiej. Jakoś tego od 20 lat, może 25, niekoniecznie widzę. Programy, którymi posługujemy się, myślę, że zostały zatrzymane obecnie na poziomie właśnie tego, przepraszam, nie chcę porównywać, systemu pruskiego. Czyli uczymy od do, a niekoniecznie uczymy ludzi. Nadal musimy relacjonować, że zrealizowaliśmy podstawę programową, a nikt nas nie zapytał, czy nauczyliśmy Stasia, Jasia czy Małgosię czegoś fajnego, tylko czy ten ogół 400, 500, 1500 uczniów, których mamy w szkole, zrealizowało podstawę programową. No niestety ten Jasiu, Stasiu, Ewa to są zupełnie różne osoby. Ewa chciałaby pograć w siatkówkę, Stasiu wolałby usiąść przy komputerze, a Janek wolałby popatrzeć i coś narysować, a może zrobić jakieś fajne zdjęcie. Nie wiemy. Ale czy wszyscy muszą rozwiązywać zadania trygonometryczne czy równania z dwoma niewiadomymi? Czy patrzę na panią od historii? Czy znać wszelkie daty związane ze szczegółową historią wojen, które przetoczyły się przez nasz kraj? Myślę, że znajdzie i taki czas dla siebie, że ten Jasiu marzyciel i ta Ewa od siatkówki zrealizuje swoje marzenia i będzie dobrym obywatelem. Niekoniecznie takim, który wyjdzie spod jakiegoś systemu edukacji. System
tylko służy celom kogoś rządzącego. A obecnie musimy mieć ludzi mądrych, którzy będą mieli wpływ na to, kto będzie zarządzał, a nie rządził. Dziękuję. Dziękuję. Teraz bym się przypomniał, no i taka piosenka z lat 80. Zielonych Żabek, Szkoła. To jest zespół punkowy i ja zawsze na rękach głosu ją puszczałem. Ten model cały czas, ten system cały czas jest taki sam. Istotny się z tą, ten no, system przede wszystkim jest rządzący. Ale ja mam pytanie zupełnie inne i to jest bardzo ważne. I to jest pytanie do Jurki. Mówiłem, słuchaj, jaki dla Ciebie powinien być nauczyciel? Jaki on powinien mieć cel? Raz, dwa. Działa. Według mnie nauczyciel idealny powinien uczyć nas tak, abyśmy zrozumieli. I uważam, że teraz niektórzy nauczyciele uczą nas pod klucz odpowiedzi. Zabija to w nas kreatywność i abstrakcyjne myślenie. A nacisk bardziej skierowany jest na zapamiętywanie informacji, a nie właśnie logiczne myślenie i ogólne wykorzystywanie umiejętności. Według mnie i niektórych osób, których się pytałam, w niektórych szkołach osoby, które są, można tak powiedzieć, że są zdolniejsze, są odtrącane na drugi plan, ponieważ nauczyciele zwracają bardziej uwagę na to, aby plan był zrealizowany, a nie to, żeby wszyscy się rozwijali i na przykład na niektórej lekcji jakaś osoba rozumie temat, a druga nie rozumie i dopasowywane jest to wszystko do tej osoby, która tego nie rozumie, a ta osoba, która jest zdolniejsza, stoi w miejscu i nie rozwija się. W niektórych szkołach również osoby uczą się tego, czego uczyły się w poprzednich latach i nie uczą się tego, żeby to utrwalić, tylko uczą się tego po to, żeby zrealizować tę podstawę programową.